naszym kolejnym zadaniem jest rozwiązanie takiej nierówności. 3 piąte odmienić 2x plus 3 jest większe równe x przez 6. Właściwie fajnie by było pozbyć się mianowników, więc pomnożymy to razy 30. Chociaż nie jest to oczywiste, moglibyśmy to pomnożyć razy 5, razy 4, razy 6, wtedy pozbylibyśmy się tych mianowników, ale wyszłaby nam dosyć duża cyfra, tak? 5 razy 3, 15 razy 6, 90. Więc szukamy tak naprawdę najmniejszej wspólnej wielokrotności tych trzech cyfr. Więc pomnożmy to razy 30. Mamy 3 piąte razy 30. Podjąć 2x przez 3. Razy 30 jest większe równe x szóstych razy 30. Teraz sobie poskracamy 30 i 5, czyli 1 szósta. 33 będzie 10. 6 z 30 będzie 5. Teraz mamy 3 razy 6, to jest 18. Odjąć 2x razy 10, czyli 20x jest większe równe 5x. Przenosimy x na prawą stronę. I mamy 18 jest większe równe 25x. Nas interesuje, ile wynosi x, więc mamy, dzielimy to przez 25, mamy x mniejsze równe 18/25. Możemy to sobie zapisać na takiej osi. X to będzie 18/25. I rozwiązaniami naszej nierówności są wszystkie x w tę stronę. Tu oczywiście tam daleko mamy minus nieskończoność, więc ostatecznym rozwiązaniem tej nierówności jest x zależący od minus nieskończoności do 18/25. I robimy tu taki napis.